Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. Wprawdzie pogoda na długi weekend nie spowodowała raczej masowych wyjazdów Polaków. Widzimy, że raczej deszczowy okres na stacjach również przekłada się na mniejsze obroty. Natomiast już możemy z dużą dozą pewności powiedzieć, że również przez długi weekend rewolucji cenowej na polskich stacjach nie będzie. Zapewne przyszły tydzień będzie okresem niewielkiej podwyżki na stacjach. W tej chwili za litr diesla płacimy średnio w skali ogólnopolskiej 5 zł 29 groszy za litr. W przypadku benzyny bezoilowej 95 około 5 zł i 35 groszy. I wszystko wskazuje na to, że te ceny mogą nieznacznie ruszyć się w górę. To za sprawą zmian w hurcie. Przede wszystkim tutaj za metr sześcienny wszystkich paliw podstawowych płacimy około 30 zł więcej, a więc podstawa do podwyżek jest. Natomiast na pewno nie będą to podwyżki raptowne. Tutaj spodziewalibyśmy się ruchu, jak powiedzieliśmy, niewielkiego, 2-3 groszowego na litrze poszczególnych paliw. Jedynym paliwem, które z tego podwyżkowej zapowiedzi może się wyłamać, to jest gaz płynny LPG, który zapewne może zejść na polskich stacjach jeszcze niżej w dół, mniej więcej w rejon 2,32-2,33 zł za litr w skali całego kraju. W przypadku wydarzeń, które w tej chwili mamy na świecie, nie mamy jednoznacznie ani impulsów mocno podwyżkowych, ani obniżkowych. Ropa lokuje się mniej więcej na poziomie 102 dolarów na londyńskiej giełdzie i właściwie można powiedzieć oczekuje na to, co mogłoby się wydarzyć w najbliższych dniach, chociażby na to, co postanowi organizacja OPEC, która zrzesza wydobywające kraje odpowiedzialne mniej więcej za 40% światowych zasobów ropy eksportowanych. Także tutaj mamy do czynienia ze sporym napięciem odnośnie tego, co OPEC postanowi o ilości wydobywanej przez siebie ropy. Wszyscy jak jeden mąż indagowani przez dziennikarzy, przedstawicieli państw OPEC wskazywali, że raczej nie zmieni się tych poziomów wydobywczych, ażeby ropę utrzymać na bliskich poziomach, ale zawsze ten czynnik obawy i napięcia na rynku jest i stąd możemy przede wszystkim spodziewać się jakichś zmian. Natomiast, jak mówimy, ryzyko jest stosunkowo niewielkie, przynajmniej według członków OPEC, żeby coś się zmieniło i wiele wskazuje na to, że ropa w najbliższym tygodniu poza ten przedział nieco ponad 100 dolarów, mniej więcej do 104, nie powinna zbyt daleko wyjść, także możemy powiedzieć, że również podwyżki na polskich stacjach nie mają jakiegoś silnego wsparcia i zapewne nie będą ani znaczne, ani długotrwałe.